Minął tydzień. Co do zdarzeń drogowych z minionego tygodnia, na szczęście nie doszło do żadnego wypadku drogowego. Natomiast policjanci odnotowali kilka kolizji, które miały miejsce na terenie Szczecinka. Tutaj powiem, w minionym tygodniu w Szczecinku doszło do kolizji z udziałem nietrzeźwego kierującego. 45-letnia kierująca pojazdem marki Ford, chcąc przepuścić pieszych, zaczęła wykonywać manewr hamowania. Prawidłowo zatrzymała swój pojazd przed przejściem dla pieszych i w tym samym momencie doszło do uderzenia w tył pojazdu przez pojazd poruszający się za kobietą. Kierującym, który spowodował kolizję z powodu niezachowania niezbędnego odstępu, okazał się 49-letni mieszkaniec Szczecinka. Kierujący poruszał się pojazdem marki Fiat. W wyniku prowadzonych czynności na miejscu zdarzenia okazało się, że kierujący pojazdem marki Fiat znajduje się w stanie trzeźwości, mając ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Mężczyzna za swoje czyny odpowie teraz przed sądem. A zdarzenia kryminalne? Co do zdarzeń kryminalnych z minionego tygodnia, odnotowano kradzież materiałów budowlanych na terenie Barwic. W toku prowadzonych czynności operacyjnych policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali dwóch sprawców związanych z tym przestępstwem. Okazali się nimi 28-letni mieszkaniec powiatu świdwińskiego oraz 24-letni mieszkaniec powiatu drawskiego. Sprawcy pod nieobecność domowników w remontowanym budynku dostali się do pomieszczenia poprzez uchylone okno. Mężczyźni, dostając się do wnętrza, dokonali kradzieży materiałów budowlanych, m.in. kafle podłogowe, farby malarskie, grzejnik, powodując łączną stratę w wysokości ponad 3400 zł. Przypomnę, że mężczyznom za kradzież grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Ostatni tydzień wakatki za nami. 109 interwencji podjętych w stosunku do 131 osób. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawnili 26 zdarzeń, z czego w 20 przypadkach interwencje podejmowali sami strażnicy miejscy. Z interwencji, o których chciałbym powiedzieć, pierwsza miała miejsce 22 sierpnia około godziny 20:50, gdzie operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył na terenie szkoły podstawowej grupę osób spożywających tam alkohol, palących papierosy. Na terenie placówek oświatowo-wychowawczych obowiązuje zakaz zarówno spożywania alkoholu, jak i palenia wyrobów tytoniowych. Patrol, który udał się na miejsce, wylegitymował tam dwóch 18-latków i dwie osoby nieletnie. 18-latkowie zostali ukarani mandatami karnymi, natomiast nieletni zostali doprowadzeni do miejsc zamieszkania i przekazani opiekunom. 23 sierpnia 0:25 operator monitoringu zauważył grupę osób, z których jedna wyrywała zasadzone w klombach kwiaty. Patrol wylegitymował go parę ulic dalej. Okazał się nim nieletni w wieku 16 lat. Kolejne zdarzenie 26 sierpnia około godziny 18. Również za pomocą kamer monitoringu wizyjnego ujawniono zdarzenie w strefie wolnego aktywnego wypoczynku przy ulicy Kopernika. Operator zauważył czwórkę młodych mężczyzn spożywających tam alkohol. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że są to nieletni w wieku od 14 do 16 lat, mieszkańcy pobliskich miejscowości, w związku z czym zostali przekazani policji. 27 sierpnia godzina 0:25 interwencja w sprawie zniszczenia szyby w wiacie przystanku komunikacji miejskiej. Grupa pięciu młodych mężczyzn przechodząc zachowywała się bardzo agresywnie. Jeden z nich zaczął kopać. Zostali wylegitymowani tam. No oczywiście wszyscy odpowiedzą za swoje zachowanie, gdyż skierują przeciwko nim wnioski o ukaranie. 28 sierpnia godzina 2:55 interwencja na ulicy Bohaterów Warszawy w sprawie bójki pomiędzy trójką mężczyzn. Mężczyźni ci zostali wylegitymowani. Doszło do bójki pomiędzy zakładem karnym a sądem. Oczywiście na wszystkich również zostały skierowane wnioski o ukaranie za zakłócenie spokoju i porządku publicznego. I tego samego dnia godzina 18:20
Patostraż miejski zatrzymuje kobietę, która była poszukiwana do odbycia kary pozbawienia wolności. Kobieta ta została przekazana patrolowi policji. No i zabezpieczenie dużej imprezy, która odbywała się w dniu 27 sierpnia. Materia Fest przy wieży Bismarka, także były to takie nasze zadania i działania z ostatniego tygodnia. Festiwal, chociaż sam w sobie, przebiegał dosyć spokojnie, natomiast później w godzinach nocnych doszło do kilku interwencji związanych z wygłupianiem się czy zakłócaniem spokoju i porządku publicznego przez uczestników. Także to były takie zdarzenia z ostatniego tygodnia. Minął tydzień. Witam. Państwowa Straż Pożarna w ubiegłym tygodniu interweniowała 11 razy. Cztery zdarzenia to zdarzenia związane z pożarami, natomiast 7 to usuwanie skutków miejscowych zagrożeń. Jeżeli chodzi o pożary, 23 sierpnia pożar budynku mieszkalno-gospodarczego w miejscowości Dalęcino. Tego samego dnia pożar na ulicy Armii Krajowej, pożar pojemnika na odpady komunalne. 26 sierpnia to pożar przyłącza gazowego w Szczecinku na ulicy Marii Konopnickiej oraz zdarzenie w Skotnikach to pozostawienie strawy na kuchence gazowej. Jednostka ratowniczo-gaśnicza brała udział w likwidowaniu 7 miejscowych zagrożeń. 23 sierpnia na ulicy Wodociągowej doszło do rozstrzelnienia instalacji gazowej. W kolejnym dniu to 3 zdarzenia. Pomoc policji w Szczecinku na ulicy Szczecińskiej, zdarzenie na drodze między Bobolicami a Grzmiącą, gdzie doszło do wypadku samochodu osobowego z samochodem dostawczym. W wyniku zderzenia jedno dziecko zostało zabrane przez zespół ratownictwa medycznego do koszalińskiego szpitala. 24 sierpnia również to pomoc policji przy działaniach w gminie Biały Bór. Jezioro nazywało się Rakowo 1. Tam poprowadziliśmy poszukiwania osoby zaginionej. Natomiast 25 sierpnia to już usuwanie gniazda os, które zagnieździły się na ulicy Polnej. Wczorajszego dnia doszło do zdarzenia zatarasowania drzewem drogi między Ostropolem a Barwicami, przepraszam, i jedno zdarzenie to wypadek między Radomyślem a Parsenckim.